raj, że Bóg z ich oczu otrze wszelką łzę, proszę Państwa, Radio Konkita, słuchaj Radio Konkita. Tej akcji na polskim radiu, pan redaktor, książka trafiła tak jak pozostałe egzemplarze to tych, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej kampanii. Każdy organizator otrzymał ten wyjątkowy egzemplarz z podziękowaniem od pana prezydenckiej za wspólne czytanie uchwały. Niewykluczone, że w tym roku też będzie taki egzemplarz. Jest wysoce prawdopodobne, że jedno z tych czterech dzieł, nad którym teraz się zastanawiamy, które teraz jest wybierane, zostanie również wydane w formie limitowanej edycji, specjalnie przygotowanej. Powiedział pan o tym, że kancelaria prezydenta, para prezydencka zabawonych współuczestniczą z symboli elementów czytania. Nie chcę zapytać, czy synkretyzmu, tak jak mówimy, 325 rok naszej ery, Konstantyn Wielki, no i to potem masoni żydowscy, która też pogorszyli sytuację, bo to dużo rzeczy było ukrytych. Teraz to wszystko wychodzi. Te książki krzyże są jawne, ale ludzie nie rozumieją, że są z pogaństwa. Czyżby to było możliwe, żeby szatan wiadał aż tak i namieszał głowę? To są pozycje fundamentalne dla naszej kultury. One wszystkie mają ogromne znaczenie dla nas, dla naszej tożsamości. I zatem sam fakt, że bierzemy udział w wyborze książek z takiej listy, jest znakiem jakości i wskazaniem, że pod takie książki należy sięgać. A proszę powiedzieć, w pana ocenie, najważniejsze w tym wspólnym czytaniu są wspólne przeżywanie, emocje, kreatywność? O, pani to doskonale powiedziała. Wspólne, to co najważniejsze w tej wielkiej kampanii społecznej, to ten wymiar wspólnotowy. Akcja zainicjowana, odpowiada się pod patronatem reprezentanta Jana Dudy i pierwszej damy, organizowana przez kancelarię, współorganizowana przez różne instytucje, tak naprawdę jest dziełem tysięcy, czy też dziesiątków tysięcy Polaków, którzy sami spontanicznie organizują po to, żeby wspólnie czytać polską klasykę. To jest najważniejszy wymiar tego przedsięwzięcia. Bo ciągle z badań wynika, że Polacy mało czytają, ale z kolei festiwale, takie jak festiwal, czy nawet i teraz w Sądzie, no trochę różnych miejscach i różnych charakterów, akcja wspólnego czytania świadczą o tym, że stwarza się pewna nota, pewien styl życia z książką. Oczywiście. Nie jest tak książek, które znajduje się na rynku, te książki właśnie wartościowe, te kanon literatury polskie, tu właśnie ta akcja pokazuje, że są wartości i poza książkami, które trafiają na rynku, których jest bardzo wiele. Wszystkie rady będą wyleczone. Ja to każdy może pisać. No, każdy może czytać, każdy powinien czytać. Także tych książek są takie, które są ważne dla nas wszystkich. I one są ważne również, dlatego pozostają pewne ponadczasowe prawdy o nas, jako wspólnocie, ale też są ważne dla każdego z nas. To przypominamy, do 15 stycznia głosujemy. Tak, zakładka Zadane czytanie na stronie prezydent.pl. Głosujemy do 15.
spotkał na Adama i na jego potomków w ramach czarów w 2017 roku. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Pan minister Wojciech Kowalski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Nie mówi wszystko nowe czynie, ale nowe czynie. I Lizbę Hebrajczyków mówi, że... W Hiper i supermarketach Carrefour już w najbliższą środę rozpoczynamy genialną promocję 20-dniową. Codziennie nowe świetne produkty w niebywałych cenach. Śledź oferty na bieżąco na carrefour.pl i nie przegap wyjątkowych okazji. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Ja mam takie zrozumienie. On po prostu je oczyści i odnowi. I uczyni je nowymi. Po prostu. I co jest ciekawe, potwierdza jeszcze Bóg, że te słowa są pewne i prawdziwe. Z czym nam się jeszcze kojarzy to o to wszystko nowym czynie? Z drugim listem do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. I to dotyczy chrześcijan, to nowego stworzenia, ale jeszcze my tego nie mamy w pełni. Jeszcze w pełni nie jesteśmy nowym stworzeniem. My po prostu mamy zadatek ducha. Jeszcze ostatecznego celu nie osiągnęliśmy. I tutaj Bóg mówi tak. Stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. To mówi wieczny Bóg. I mówi, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Tu są dwa fakty bardzo istotne. Bóg wieczny, który jest samoistny, mówi, że pragnącemu dam wodę życia. Jak powiedział brat Tozer, Bóg może wykonać w naszym kierunku 9 kroków, ale 10 musimy zrobić. Chodzi o to, że Bóg oczekuje pragnącego serca. Pan Jezus zarzucił niektórym Izraelitom ze swoich czasów, że chociaż chciał ich zgromadzić, jak kokot gromadzi pisklęta pod swoje skrzydła, to mówi, wy nie chcieliście. Ja chciałem, wy nie chcieliście. Pragnienie jest ważne. Pragnienie odpowiedź na głos Boży. Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica, wolności z Ojcem Świętym. A proszę, Paweł pisał, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, są usprawiedliwieni darmo. To znaczy człowiek sam z siebie nie może zasłużyć na zbawienie. Nie może Bogu przynieść jakiejś doskonałej ofiary, doskonałego zadośćuczynienia za swój grzech, żeby móc zapłacić za zbawienie. Anioł Pański jest zastąpany, Pannie Maryi. Może wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do Bóg, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Izajasza 55:1. Zarazem jest równowaga w wersecie 7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I choć zbawienie jest darmo, wymagane jest od nas, żebyśmy wytrwali własne. Błogosławionaści między niebiosami i błogosławionych owoc żywota Twojego Jezus. W rozdziale w wersecie 12 i 14 staliśmy się Bogiem współuczestnicami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Musimy wytrwać wierę, żeby być zwycięzcami, wytrwać posłuszeństwie. I wtedy Bóg mówi, będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża, Nauczycielko, abyśmy stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módl się. Będziemy w pełni dziećmi, łaskę Twoją prosimy Cię w stanie rozlać w serca naszym, abyśmy, którzy za zwiastowanie manielskim nauczanie Chrystusa z nami obeznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zbawienia stanowi doprowadzeni. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że strach przed człowiekiem to sidło, to ufa Panu jest bezpieczny. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że niektórzy w czasach Pana Jezusa uwierzyli w Niego, ale że strachy przed faryzeuszami nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostać wykluczonymi z synagogi. Tacy bojaźliwi, którzy bardziej się boją ludzi niż Boga, nie wejdą do Królestwa Bożego. Wierzono Bożego, raczy zmarłym dać Panie. A światło świętu i stanie chajem Słowo Boże mówi, że poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Skoro sąd Boży zaczyna się od domu Bożego, to jakiś los czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej. Świecimy się Piotra 4,17. Niewierzących jest dużo. Zacznijmy od tego, jacy są niewierzący. Ateiści na pewno. I ateiści dzisiaj jest w modzie. Jest coraz więcej ludzi niewierzących. Premier Belda.
piątek i to straszliwie. Jest to w XVIII wieku w Polsce było prawo, które karało karą śmierci za wszelką wypowiedź czy pismo, które złożył przeciwko Bogu. Taka była pogodzenność nawet w sprawie do babców. Miałem osobiście w ręku taką kształtę, oryginalną zabytkę, nie to, co to posiada. Ustawa o, powszechna ustawa o wistelkach się nazywała, odsuwa wistelka. I karano śmiercią. Bluźnierstwo przeciwko Bogu. Dzisiaj ludzie bluźnią masowo, zwłaszcza w internecie, gdzie są anonimowi, bluźnią przeciwko Bogu w sposób straszny i obrażają Boga. Wielu ateistów jest wielu antyteistów, to znaczy takich, którzy nie tylko, że nie wierzą w Boga, ale walczą z wiarą Boga. Ale jest też, są też i odstępcy, niewierzący, którzy kiedyś wierzyli Ewangelii, a przestali wierzyć. Na przykład w piśmie antyklerykalnym i ateistycznym partyjnym, tu pracuje, były zielonoświątkowiec i jeszcze inny człowiek, który z kręgów ewangelicznych się wywodzi i piszą ateistyczne artykuły. Także to jest smutna rzeczywistość. Ludzie odstępują od wiary. Apostoł Paweł pierwszy mi się do Tymoteusza ostrzegał, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. I takich czeka piekło. Podobnie skalanych. Mistrz Kuba mówi, że mamy zachować siebie nieskalanymi od słów świata. To jest bardzo psuje, bardzo fajne. Dzisiejsze media zawsze są straszliwie psute i po prostu łatwo się tym zamieścić. Łatwo też skalać swoje życie jakimiś praktykami, zwyczajami, zachowaniami tego świata. Tacy skalani nie wejdą do Królestwa Bożego. Podobnie zabójcy, przetecznicy, czyli ludzie niemoralni, którzy żyją przed ślubem, którzy żyją bez ślubu, którzy zdradzają swoich partnerów małżeńskich, którzy są homoseksualistami, którzy najróżniejsze rozpusty uprawiają. Podobnie czarowniki, więc wszyscy okultyści. Ci, którzy wzywają zmarłych na seansach kultystycznych. Ci, którzy zabawiają się ruszkarstwo. Ruszkarstwo też jest demoniczne. Ci, którzy wróżą sobie stark albo inni. Ci, którzy uprawiają wszelkiego rodzaju okultyzm. Czary, magia. Ci nie odziedziczą Królestwa Bożego. Podobnie bawią w palce. Ci, którzy chcą kogokolwiek lub cokolwiek poza prawdziwym Bogiem. I pamiętajmy, że w kontekście Księgi Objawienia największym bawostwem będzie cześć dla bestii, dla antychrysta. I udziałem też wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. A więc ludzie kłamią na różne tematy, ale wszyscy kłamcy tam skończą. To jest śmierć druga, to jest śmierć, z której nie ma już powrotu, nie ma zmartwychwstania, ale jest wieczna kara. Jaka to jest śmierć? To nie jest śmierć, że jest nieświadomość. 20 rok, w 10 mówi, na czym polega ta druga śmierć, że będą wręczeni dzień i nocą na wieki. I teraz przejdziemy do opisu tego nowego Jeruzalem. Czytamy, i przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli 7 czas napełnionych 7 ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci obłudzenicę, małżonkę baranka. Zawiózł mnie tylko na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Blask będzie podobny do blasku drugiego kamienia, jak do jaskisu, wyżyłącego jak krystal. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion. 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złote kijernicze, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jest jego taka sama, to szerokość. I zmierzył miasto kijernicze na 12 tysięcy stadnych. Długość jego i szerokość i wysokość są różne. Zmierzył też mur jego, który wynosi 144 łokcie według miary ludzkiej, w ręku 6 żył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, same miasto wraz ze starego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były osadzone szerokimi, drobnymi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafis, trzeci szalceton, czwarty smaragd, piąty sardonik, szósty karnałek, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty piaszczyk, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 perek.
a każda brama była w jednym czerwie. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Na miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody światłości jego, a królowie ziemi gości będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodu. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwe i kłamie. I tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. I pokazał mi rzekę wody żywota czystą jak kryształ, wysuwającą w stronę Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uprawiania narodu. I nie będzie już nic przeciętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a ludzie jego służyć mu będą, wyglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czoło. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Jest to cudowny opis, wspaniały opis Nowego Jeruzalem i trudno wszystkie szczegóły tutaj wyjaśnić, tym bardziej, że cel tych kazań to nie jest taki, żeby wszystko wyczerpać, tylko trochę nam przybliżyć. I chciałbym zauważyć, że ten anioł pokazuje apostołowi tą świętą niewiastę Nowej Jeruzalem, tak jak wcześniej anioł pokazał tą niewątpliwą Babilonię. I tutaj to miasto wstępuje z nieba od Boga i ma chwałę Bożą. To jest ciekawe, że ono bardzo przypomina kąty odkupione. Są to pewne cechy, które wskazują na lud Boży, ale już w tej doskonałości ostatecznej. Niemniej opis wskazuje, że jest to też jakaś siedziba. I tutaj czytamy o blasku drugiego kamienia, jakby jak spisu świętego, jak kryształ. Ten kamień nie ma jakiegoś szczególnego tutaj znaczenia. Chodzi o taką czystość, doskonałość, chwałę, światło. Ma ono potężny i wysoki mur. Wydaje nam się, po co mur w takim razie, skoro to już jest pełne bezpieczeństwo, nie ma wrogich żywiołów. Trudno powiedzieć dlaczego. Jest ten potężny wysoki mur. Może dlatego, że każde miasto w starożytności takie mury miało i tutaj jest też pokazany podobny mur. W każdym razie ma 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion Izraelskich. I dalej czytamy o tych bramach, że 3 są od wschodu, 3 od północy, 3 od zachodu i 3 od południa. I że mur miasta ma 12 kamieni węgielnych, a na nich imiona 12 apostołów baranka. Chciałbym tu zauważyć, drodzy, że jest to wymienione 12 plemion synów izraelskich i 12 imion 12 apostołów baranka. A zatem jest to siedziba ludu świętych, ludu i Starego i Nowego Przymierza, wszystkich odkupionych i z Izraela, i z Kościoła. Bo niektórzy głoszą taki pogląd skrajny, że Izrael zostanie na ziemi i będzie mieszkał z siedzibą w Jerozolimie już na wieki, a zbawieni inni z Bogiem będą żyli w niebie. Spotkałem się kiedyś z takim poglądem. Nie. Jedno miejsce będzie dla wszystkich. Zbawionych z Izraela i z Bogiem wszyscy będą jednym ludem Bogu. Bo są tu wymienione i 12 plemion, i 12 apostołów baranka. Jest jeden lud Boży, obydwu etapów zbawienia, i Starego, i Nowego Przymierza. I co jest ciekawe, że tutaj się pojawia wielokrotnie w liczbie 12, też miasto liczy sobie 12 tysięcy stadiów, to jest starodawna miara. Co ciekawe, mur jego wynosi 144 łokcie, co nam się kojarzy ze 344 tysiącami, co przemawia jednak, że te 144 tysiące to jest symboliczna liczba oznaczająca pełnię zbawionych. Mur tego miasta jest zbudowany z jaspisu, a samo miasto ze szczerego złota podobnego do czystego szkła. Ono jest jakby to złoto jest niesamowite, jest jakby przezroczyste. To jest coś niezwykłego, jest tak czysto. Co wyobraża taką ostateczną doskonałość i czystość. Kamienie węgielne są wykonane, są okupione wszelkiego
rodzaju drobnymi kamieniami, jest to wymienione aż 12 różnych kamieni, to obrazuje też takie piękno, taką czystość, wspaniałość, okazałość. 12 gram jest to 12 pereł. To jest niezwykle trudno się sobie wyobrazić. Każda brama była z jednej perły. Ulica z miasta to 4 złote, jak przeźroczyste szkło. To jest niezwykle. I co jest ważne, wszystko przemawia za tym, że jest to opisane już ostateczna chwała, bo czytamy, że świątyni w nim nie widziałem. Nie ma tam żadnej świątyni. Pan Bóg jest świątynią. Dlaczego nie ma świątyni? Bo Pan Bóg jest świątynią i baranek, to znaczy jest tu już tak bezpośrednio z Bogiem, że nie potrzeba świątyni, nie potrzeba żadnych kapłanów. Jest tu już tak bliska z niej, że świątynia nie ma miejsca. Bóg jest świątynią. Człowiek jest dopuszczony najbardziej bezpośrednio obecność samego Boga Ojca i Pana Jezusa. I co jest ciekawe, że tam nie będzie potrzeba ani sztucznego światła, ani naturalnego światła, słońca, ani księżyca. Chwała Boża będzie tak wspaniała i lampą, która będzie tą chwałę Bożą roznosić, będzie baranek, Jezus Chrystus. Czyli nie będzie po prostu nocy, zresztą będziemy czytać w wersecie 5, nocy już nie będzie. Nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować one na wieki wieków. 22 rozdział, werset 5. A więc po prostu nie będzie nocy, będzie wieczny dzień i wieczna światłość. I Bóg będzie im świecił. I co jest ciekawe, jest to nawiązanie do księgi Izajasza, gdzie było obiecane, że oprócz zbawionych Żydów narody będą chodzić w światłości, królowie wnosić chwałę do nowego królestwa. Jest to, nie musimy brać tego bardzo dosłownie. Sens jest taki, że to zbawienie obejmie wszystkich zbawionych, również z pogan, że również ludzie, którzy kiedyś zarodzili się w pogan, to narody, bo słowo narody w Nowym Testamencie zawsze oznacza narody pogańskie, że ludzie z narodu, jak apostołowie piszą, że Chrystus umarł nie tylko za grzechy nasze, ale za grzechy całego świata. Ludzie z całego świata w różnych kulturach narodów, oni wejdą do tego królestwa. Jak mi werset 26, że oni wniosą tam sławę i dostojeństwo. To znaczy całe bogactwo ludów będzie zbawione. Jak to Janek Witek plemion, zawsze mówił, ludów, języków wyjdą do Królestwa Bożego. Jest to zgodne z zamierzeniem Bożym. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To się oczywiście nie spełni, bo ludzie dobrowolnie rezygnują ze zbawienia. Ale nie można wolnić. Wszystkich ludzi wszelkiego pokroju będą zbawieni ludzie. I co ciekawe, chociaż to miasto ma mury, to bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Czy też w tych okolicznych miastach. A jest wręcz odwrotnie, no bo oni nie chcą tego powiedzieć wprost, że ludzie mogą stracić się, dostać najzwyczajniej w świecie, mówiąc kolokwialnie, po kieszeni, tak? Tego się nie mówi. I co jest jeszcze ciekawe, bo to też się nie wzięło przez przypadek. Wzięło się to z tego, że PiS sukcesywnie taką metodą odcinania plastrów salami chce kastrować, mówiąc brzydko i brutalnie, ale tak to wygląda, samorząd. Oni nie chcą dać ludziom możliwości kontroli nad lokalnymi działaczami, samorządowcami z różnych instytucji, nie tylko partii, bo chcą nawet ograniczyć działalność, tylko wiadomo, że znajdą się pisma większość w parlamencie. Oczywiście, ale jest jakaś metoda uczciwa, gdyby pan Sasin chciał rzeczywiście uczciwie tego podejść i na przykład nie ponosić kosztów referendów. Niech sobie weźmie ten punkt jako główny punkt swojego programu wyborczego w przyszłych wyborach samorządowych. Jeżeli akurat ten punkt będzie tym punktem, który da mu zwycięstwo w Warszawie, to potem będzie ma pełną legislację do tego, żeby zmienić tą kwestię. Się wypowiadam się, że Sejm z większością pisarską uchwalił parlamentarny marszysta. Panie redaktorze, to też nie do końca. Proszę pamiętać, że niedawno była akcja z parasolkami i PiS pod naciskiem
kobiet. Wycofało się z pewnych projektów, które być może no, chcieli przeprowadzić bardzo szybko. Ale ile jest tych projektów, proszę pana? Jest to jest projektów mnóstwo, ale tutaj jedno z tego, że wychodziła na policji, jak to PiS mówi, wychodziła Warszawka, tak? A dzisiaj może się okazać, że ludzie z okolicznych gmin też przyjadą i staną przed siedzibą na Nowogrodzkiej i powiedzą, nie, my nie chcemy być w Wielkiej Warszawie, bo do nas się jedzie 40 minut do naszego miasta, tak? I nie chcemy być stolicą tylko dlatego, żebyście mieli większe szanse na to, żeby wrócimy do naszej rozmowy. Tuż po informacjach Radio Tok FM, Agnieszka Ścigaj z Kukiz 15. My będziemy posłuszni Bogu, na ile dopuścimy do siebie Jego łaskę, Jego zbawcze działanie. I przypominam, że uświęcenie odbywa się przez krew Chrystusa, przez Ducha Świętego i przez Słowo Boże zasadnicze. I nikt nie wszyscy tam nie uchwalony, aczkolwiek na pewno także mieszkańcy przyjdą, żeby zrealizować protest. Będą tam również przedstawiciele Stowarzyszenia Miasta Znaczy. No właśnie, o to miałem zapytać, czy Państwo jako stowarzyszenie również planują udział w dzisiejszej sesji Rady Miasta? Na każdej Radzie Miasta poświęconej prywatyzacji obecnie wszędzie tam, gdzie jest prywatyzacja, ja chcę dociągnąć ten problem już naprawdę do szczęśliwego końca, to znaczy się zajmować jeszcze grubo przed wybuchem afery prywatyzacyjnej w sierpniu i będziemy to robić aż do skutku, tak? Dopóki reprywatyzacja, technika reprywatyzacja nie zostanie jakoś odróżowana, dopóki tak na dobrą sprawę nie wejdzie w życie duża ustawa reprywatyzacyjna, to bez tej dużej ustawy te patologie mogą do nas cyklicznie wracać, tak? Teraz wydaje mi się, że już część tych handlarzy roszczeniami już nie jest nie są tak bezczelnie ukryli. To nie znaczy, że właśnie w przyszłości znowu nie będziemy mieli miejsca, nie będą miały miejsca w patologiach kurczyźnych. Dlatego nie jest potrzebna jest duża ustawa reprezentacyjna i mam nadzieję, że też właśnie na dzisiejszej sesji Rady Miasta będą o tym mówić, będą apelowali do parlamentarzystów, tak, na to zależy, czy taka ustawa się pojawi, czy też nie. No właśnie, pan mówi o ustawie, a tymczasem dochodzi do kolejnych zatrzymań. Dziś rano funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy kolejne osoby. Chodzi o dwóch aktualnych i jednego byłego urzędnika warszawskiego ratusza. Jest pan zaskoczony rozmiarem ostatnich zatrzymań. W zeszłym tygodniu przypomnijmy pięć osób. Ogólnie, proszę pana, z racji tego, że w zeszłym tygodniu tak doszło do pięciu zatrzymań. I co się okazuje, cztery spośród tych pięciu osób było na naszej warszawskiej mapie reprywatyzacji 2.0, którą zgłosiliśmy we wrześniu. Dlatego myśmy się spodziewali tych zatrzymań. Naszym zdaniem była to tylko kwestia czasu. I nawet tydzień temu, jak komentowałem w mediach te pierwsze zatrzymania, to mówiłem, że to jest najprawdopodobniej tylko wierzchołek góry lodowej. I okazuje się, że miałem rację. Tak, doszli do kolejnych zatrzymań. Prawdopodobnie chodzi o pana Jerzego M., który był wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomościami jeszcze do niedawna, który chyba nawet pracował do ratusza aż do dnia dzisiejszego. Tych zatrzymań prawdopodobnie będzie dużo więcej, bo skala tych powiązań, skala tego układu reprywatyzacyjnego do naszym zdaniem może być większa niż to, co widzimy na podstawie właśnie ostatnich dni czy tygodni. Widzimy kolejne zatrzymania. Rządzący zapowiadają także powołanie komisji reprywatyzacyjnej, komisji weryfikacyjnej, która miałaby zająć się sprawami reprywatyzacji warszawskiej. A pan mówi o ustawie. Tymczasem ten wątek pojawia się chyba najrzadziej. Tak, wie pan, to komisja reprywatyzacyjna weryfikacyjna też jest niezwykle ważna, tak? Komisja weryfikacyjna pozwoli nam uporać się z tymi patologiami, które miały miejsce już w przeszłości, tak? Natomiast duża ustawa reprywatyzacyjna pozwoliłaby zatamować na przyszłość te takie patologiczne zwroty. No i musimy się właśnie przed tym zabezpieczyć, no bo nie wiadomo, no za 3 lata bodajże są nowe wybory, nie wiadomo kto wygra. Być może osoby, które będą przy władzy za właśnie następnej kadencji parlamentu będą trochę bardziej pobłażliwie podchodziły do tematu reprywatyzacji i znowu zaczniemy słyszeć o zwrotach, które nie powinny mieć miejsca. Znowu zaczniemy słyszeć o ludziach, którzy są wrzucani z swoich domów z dnia na dzień. Dlatego sprawę trzeba naprawdę podejść i systemowo, i kompleksowo. Oprócz próby właśnie uporania się z przeszłością, przeciw tym, co było, musimy ustalić, uchwalić dużą ustawę reprywatyzacyjną, tak aby już zakończyć raz na zawsze tą wielką reprywatyzację, bo ona nie szkadza dlatego, że po prostu
nie jest umorowana na interne grupy, nazwijmy to przetrwaniaczku, korzystają z tych grup prawnych, korzystają z tego, że polskie państwo nie załatwiło tego. Zresztą jako jedyne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej nie mamy właśnie takiej dużej ustawy reprezentacyjnej, no to jest skandal, tak to już dawno powinno być. Były już dziesiątki prób podejmowane do 1989 roku. Ja nie wiem, czemu przez ten czas ani razu się nie udało, no być może po prostu wpływy tych ludzi, którzy zajmują się reprywatyzacją, są tak silne, że w parlamencie ta tematyka również była blokowana. No mam nadzieję, że tak nie jest, mam nadzieję, że po prostu rozbijało się to wszystko o fundusze, no ale skoro chcieliśmy dzisiaj przyszedł się tak, że ustawa byłaby zbyt droga dla Polski, tak nie stać. Ale wie pan, panie rektorze, skoro 40 tysięcy osób według lokatorów mogło nawet stracić dachnarkową, no to znaczy, że to jest problem priorytetowy, tak? No bo to już bezpośrednio dotyczy właśnie tych ludzkich tragedii, ludzi, którzy w sposób nieuczciwy, niesprawiedliwy tracą swoje mieszkania, zostają wyrzuceni na próg. Dlatego naprawdę tutaj mamy budżet, który wynosi przecież około 300 miliardów złotych. Stać nam na to, aby zahamować właśnie te krwawienia związane z reprywatyzacją. Stać nam na to, abyśmy pomogli tym ludziom, którzy właśnie nie są pewni jutra. To jest najważniejsza rzecz, żebyśmy właśnie byli pewni jutra, żebyśmy zapewnili to Warszawie, jaką Warszawa to może mieć nadzieję, że ta sprawa zostanie wreszcie rozwiązana. Ja kolejny będę apelował właśnie o to, żeby tylko duża ustawa reprezentacyjna była jak najszybciej przez parlament. Uchwalona. Może koncepcja jest taka, najpierw musimy wyjaśnić prawidłowości z przeszłości, a dopiero później na czystszym gruncie stworzą ustawę. Nie wiem, tego to jest moje przypuszczenie, tylko i wyłącznie. Tak, panie rektorze, nie mówię, od 1989 roku nie mam uchwalonej ustawy. Naprawdę, to jest długi czas i ja bardzo doceniam, że rząd próbuje robić jakieś kroki właśnie, aby uporać się z przeszłością. Ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w międzyczasie już pracowali nad dużą ustawą reprezentacyjną. To powinno być wykonywane automatycznie, równocześnie powinny właśnie te dwie drogi właśnie rozprawienia się z reprywatyzacją powinny zostać uchwalone. Karol Berkowski, Stowarzyszenie Miasta jest Nasze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, za mniej więcej 35 minut rozpocznie się drugie już nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta Warszawy. Temat to warszawska reprywatyzacja. A przed drugim oczywiście, co logiczne, musi się rozpocząć pierwsze nadzwyczajne posiedzenie. Ono dotyczy projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz projektu stanowiska Rady w sprawie tego właśnie projektu. Przy naszym telefonie Bartłomiej Kolbiński, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta ustawa, o której mówimy, projekt ustawy, o której mówimy już bardzo dużo od kilku dni, budzi sporo kontrowersji. Zostawmy na kilka minut aspekt polityczny. Skupmy się tylko i wyłącznie na rozwiązaniach administracyjnych, czy to, co proponują rządzący posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jest potrzebne i ma sens. Proszę pana, to jest tak, problem jest rzeczywiście bardzo ważny. Problem, który pan ten projekt ustawy chce rozwiązać, czyli koordynacji działań samorządów w obszarze metropolitalnym. Ja mogę mówić z pozycji planisty przestrzennego i chciałbym powiedzieć, że to zagadnienie było stawiane przez nasze środowisko od samego początku prac nad koncepcją reformy samorządowej, ale problem planowania w obszarach metropolitalnych jakoś nie doczekał się skutecznych rozwiązań prawnych pomimo wielu prób zmiany tego stanu rzeczy. I dzisiaj mamy sytuację następującą. Z jednej strony obowiązuje ustawa o związkach metropolitalnych przyjęta przez poprzedni rząd, ale podpisana przez urzędującego prezydenta. I mamy również projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ta ustawa obowiązująca i ten projekt jako cel stawiają sobie problem koordynacji również planowania przestrzennego w tych najtrudniejszych z punktu widzenia kształtowania ładu przestrzennego w obszarach, jakimi są obszary metropolitalne czy otoczenia dużych miast. I dlatego możemy powiedzieć tak, jako przedstawiciel środowiska urbanistów polskich, że jesteśmy gorącymi zwolennikami rozwiązania
rozwiązania właściwego tego zagadnienia, ale przede wszystkim uważamy, że powinna się odbyć debata, dyskusja na temat zaproponowanych rozwiązań z uwzględnieniem dotychczasowej ustawy o związkach metropolitalnych. Tej dyskusji nie było przed pojawieniem się tego projektu o ustroju stołeczny miasta Warszawy i dlatego przede wszystkim chcemy w naszym stanowisku i w naszych opiniach wyrażać tę potrzebę przeprowadzenia rzetelnej, merytorycznej dyskusji na temat proponowanych rozwiązań. Nie ma jednego idealnego rozwiązania dla ustroju obszaru metropolitalnego, nie ma jedynych i słusznych rozwiązań. Natomiast musi być debata, żeby ci, którzy będą podejmowali decyzje, a koniec końców to będzie decyzja zawsze polityczna, mieli świadomość wszystkich uwarunkowań i tylko takie podjęcie decyzji wydaje się jest zgodne ze standardami demokratycznego państwa, żeby można było wysłuchać opinie innych osób, a w tym również opinie specjalistów z zakresu planowania przestrzennego. Bartłomiej Kolipiński, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. I czas na przegląd portali samorządowych. Bartek Wasilewski. Dzień dobry, zaczynam od tematu smogu. Wiele turystycznych i uzdrowiskowych miejscowości, szczególnie w południowej Polsce, walczy ze smogiem. Czy w takiej sytuacji, gdy zanieczyszczenie powietrza wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy, mają one prawo pobierać tzw. opłaty klimatyczne? O to pyta portal wnp.pl. Jak mówią przedstawiciele miejscowości, w których są one naliczane, stanowią one poważny zastrzyk gotówki do ich budżetów i rezygnacja z nich oznaczałaby ograniczone możliwości, m.in. utrzymania terenów zielonych. Opłata klimatyczna to tak naprawdę nazwa zbiorcza dla dwóch opłat, uzdrowiskowej i miejscowej, wyjaśnia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Opłaty są chętnie pobierane od turystów, jednak nie zawsze słusznie, dodaje Kubalski. Często podkreśla się, że miejscowości te nie spełniają wymogów środowiskowych i dotyczy to najczęściej jakości powietrza. Więcej na wnp.pl. A tymczasem szpitale w Zakopanem, w Jaroszowcu, pod Krakowem i kopalnia soli w Wieliczce podpisały porozumienie w sprawie rehabilitacji osób chorujących z powodu smogu, informowała w zeszłym tygodniu Gazeta Wyborcza. Rehabilitacja odbywa się 135 km pod ziemią. Cykl leczenia trwa od 14 do 24 dni, podczas których pacjenci trenują oddech, wydolność i siłę. Solne ściany działają jak filtr, który ściąga wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, wyjaśnia Magdalena Kostrzom, pełnomocniczka do spraw badań naukowych i rozwoju kopalni soli w Wieliczce. I zaglądamy do Bydgoszczy. Budowa linii kolejowej do bydgoskiego portu wraca jak bumerang. Większość osób uważa, że jest potrzebna, ale nikt nie chce jej budować, zauważa Ekspres Bydgoski. Ostatnia sprawa znów wróciła. Rząd podpowiada, że dla takiego rozwiązania możliwe jest znalezienie pieniędzy unijnych na budowę kolei aglomeracyjnych. Budowa nowej linii kolejowej do portu lotniczego sprzyjałaby rozwojowi portu, przyznaje Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy. Jednak ze względu na to, że znajdowałaby się ona poza granicami miasta, miałaby zdecydowanie większe znaczenie komunikacyjne dla innych miast w regionie. Nowa linia kolejowa szczególnie ułatwiłaby dostępność lotniska m.in. mieszkańcom Torunia. Stachowiak podkreśla, że problem linii kolejowej do lotniska był wielokrotnie w Bydgoszczy analizowany i jak na razie mieszkańcy mogą korzystać ze specjalnej linii autobusowej, dzięki której bez przesiadek w 11 minut mogą dostać się do lotniska. Więcej na temat przyszłości ewentualnej linii kolejowej do bydgoskiego portu lotniczego na stronach Ekspresu Bydgoskiego, ekspresbydgoski.pl. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Minęła 12.30. Premier spotkała się z ministrami środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi w ramach przeglądu resortów. Od tego zaczniemy. W serwisie też o kolejnych zatrzymanych przez CBA osobach w związku ze śledztwem w sprawie reprywatyzacji w stolicy, a także o 102 urodzinach aktorki Danuty Szaflarskiej. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Zaczynamy od
przeglądu resortów dziś premier spotkała się z ministrami środowiska oraz rolnictwa. Wspólna polityka rolna to jeden z priorytetów naszego resortu, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel po spotkaniu z Beatą Szydło. Tutaj przewidujemy szereg spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tak aby to stanowisko było wypracowane wspólnie z innymi państwami. I ważne zadanie to jest wspólna polityka rolna, bo roku 2020 mamy przygotowane stanowisko, rozpoczęły się konsultacje i tutaj nasza aktywność i Ministerstwa Rolnictwa, ale też Ministerstwa Spraw Zagranicznych i też pani premier, bo pewne decyzje będą podejmowane, będą musiały być podejmowane na forum Rady Europejskiej. Z kolei minister środowiska Jan Szyszko podkreślał, że zasoby energetyczne Polski mogą wesprzeć nie tylko bezpieczeństwo kraju, ale i Europy. Polska posiada przebogate zasoby energetyczne. Gdy popatrzymy na mapę Unii Europejskiej, prawie 90% podstawowego nośnika tradycyjnego, nośnika energii, jak węgiel kamienny, znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w sensie wymiernym znajduje się węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne. A więc polskie bezpieczeństwo energetyczne, myślę, że również bezpieczeństwo energetyczne Europy może być budowane na bazie wykorzystania tych nośników energii. Seria spotkań pod hasłem Rok Nowych Zadań trwa od 2 tygodni. Premier Szydło rozmawiała już między innymi z szefami MSZ, MON, MSWiA, Resortu Pracy i Polityki Społecznej czy Edukacji. 3 kolejne osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik powiedziała w TVP Info, że są to obecni i byli urzędnicy stołecznego magistratu. Zatrzymani zostali Mariusz P., kierownik działu nieruchomości dekretowych Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale Spraw Dekretowych Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Gertruda J.F., naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i radca prawny Jerzy M., który w przeszłości pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Po zakończeniu czynności w Warszawie zatrzymani mają zostać przewiezieni do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. To kolejne w ostatnim czasie zatrzymania w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w stolicy. Tydzień temu CBA zatrzymało 5 osób. Przypomnijmy, za pół godziny ma się rozpocząć nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy poświęcona nieprawidłowościom przy reprywatyzacji stołecznych gruntów. O jej zwołanie wnioskowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie weźmie udziału w sesji, bo przebywa na urlopie. 102 lata kończy dziś Danuta Szaflarska, aktorka teatralna i filmowa. W dorobku artystycznym ma blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Popularność przyniosła jej rola w Zakazanych piosenkach Leonarda Buczkowskiego. Danuta Szaflarska od lat 50. ubiegłego wieku jest związana z teatrami stolicy. Najpierw współczesnym, potem narodowym i dramatycznym. Gościnnie występowała na niemal wszystkich warszawskich scenach. Artystka jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Otrzymała między innymi Wielką Nagrodę 2 Teatrów, Radia i Telewizji za całokształt pracy artystycznej. W 2007 roku uhonorowano ją złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Aktorka ma także swoją gwiazdę w Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy. Miejscami słabe opady śniegu, na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni do 0. W województwie podkarpackim nieco cieplej, od minus 1 do 2 stopni. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na Świat w południe. Dziś będzie o ogromnych, największych od 1989 roku protestach w Rumunii, sytuacji na niemieckiej scenie politycznej w przeddzień wizyty kanclerz Angeli Merkel w Polsce i niezwykłej politycznej biografii Martina McGuinnessa, człowieka, który odegrał kluczową rolę w historii Irlandii Północnej, a teraz
odchodzi na polityczną emeryturę. Ale zaczynamy od Rumunii. Niesławną protestę w tym kraju, mimo że rząd wycofał się z kontrowersyjnego projektu nowelizacji prawa karnego, który to, mówiąc w skrócie, łagodził kary dla skorumpowanych polityków. Ze mną w studiu jest dr Adam Burakowski, Polska Akademia Nauk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przypomnijmy może na początku, co wzbudziło tak duży gniew Rumunów, że w manifestacjach antyrządowych wzięło kilkaset tysięcy ludzi. Rząd przeprowadził, co ciekawe, o 12 w nocy rozporządzenia wyraźne, tak zwane, które obniżały kary za korupcję, znaczy w sensie depenalizowały tak naprawdę korupcję, jeżeli byłaby ona na małą skalę prowadzona. Tu chodziło między innymi o to, że tak właśnie proceder został oskarżony szef partii rządzącej postkomunistycznej Liviu Dragnea i po prostu przeprowadzono te ustawy, znaczy rozporządzenia z mocą ustawy w nocy. Po cichu, że tak powiem, które tak naprawdę mówiły, że można, tylko że na małą skalę. I w ogóle problem korupcji w Rumunii jest od lat bardzo nabrzmiały. I ludzie tego mają już dość, po prostu wyszli na ulicę, że to się rozrośnie do aż takich rozmiarów. Sądzę, że nikt tego nie. Bo przypomnijmy, że w Rumunii w ostatnich latach były już masowe protesty, zwykle związane właśnie z korupcją, jak choćby po tym dramatycznym pożarze w klubie nocnym w 2014 roku. To też była sprawa de facto korupcyjna, bo do takiej tragedii, do tylu ofiar by nie doszło, gdyby nie było korupcji w tym kraju. Pytanie, czy tym razem skala jest na tyle duża, że coś się zmieni, że coś się przełamie na rumuńskiej scenie politycznej? Skala faktycznie jest imponująca. To znaczy, to są faktycznie największe protesty od 89 roku. Kilka dni temu jeszcze tak się nie wyglądało to aż na coś to takiego. Zaczęło się od 10 tysięcy ludzi na ulicach. Tak, teraz jest 400 tysięcy, 500 tysięcy nawet. Właśnie 500, ale ja trochę zaniżył jednak te, ale to i tak jest naprawdę ogromny protest, największy od 89 roku. Sądzę, że nikt się nie spodziewał, że to aż tak tutaj taką popularnością będzie cieszyć. No i chodzi o to, że problemem Rumunii, społeczeństwa rumuńskiego, jest to, że praktycznie nie ma opozycji. To znaczy jest opozycja jakaś tam, są partie, które zresztą niedawno całkiem rządziły, bo był kilka miesięcy temu. Jest jakiś tam prezydent, który nie zgadza się z nim obecnie rządzących, tylko że to jest to samo środowisko tak naprawdę. Ten prezydent wychodzi do manifestujących, a przez rząd nazywany jest niemalże zdrajcą. Mówią, że bierze udział w zamachu stanu. Bardzo mocne słowa, które wydawałoby się wskazywały na to, że jest ta siła opozycyjna po stronie prezydenta. To jest tak, no niby to jest opozycja, tylko jeżeli Rumuni pójdą na to, że dzięki tym protestom dojdzie do władzy znowu partia, która przed chwilą była i zachowała się prawie że identycznie. Chodzi tylko o skalę problemu i pewien sposób prezentacji tego problemu, bo natomiast jeśli chodzi o samą strukturę, to jest dokładnie taka sama partia, to znaczy wywodząca się z partii komunistycznej, o identycznym programie, czyli właściwie bezprogramowa i skupiona wyłącznie na korzystaniu z owoców władzy, na limuzynach, na budowaniu sobie domów. Tak samo jest rządząca partia socjaldemokratyczna i tak samo jest Partia Narodowo-Liberalna. Obie się wywodzą z partii komunistycznej tak naprawdę. I między nimi nie widzę żadnej różnicy. Jeżeli społeczeństwo rumuńskie da się, że tak powiem, wykorzystać do tego, żeby przez to doszła do władzy ta opozycja, to nic nie zostanie tam zmienione. Po prostu kosmetyczne ruchy będą takie jak właśnie wycofanie tych nieszczęsnych rozporządzeń. Natomiast jeżeli tam może miałoby się coś zmienić, to naprawdę musi być to duży ruch, duże reformy, odsunięcie całej skompromitowanej klasy politycznej od władzy. I czy to się uda, czy nie, będzie chyba zależało od samych Rumunów, od samego społeczeństwa. No, siła protestu została już pokazana. Rząd mimo wszystko ugiął się, wycofał się z tych poprawek do prawa karnego,
tego, które ludzi tak bardzo rozgniewały. Pytanie jest takie, czy tej siły determinacji wystarczy ludziom, by na tych ulicach trwać, dopóki dopóty zmiany nie będą tak jak tutaj mówimy, kosmetyczne, tylko rzeczywiste. To jest tak. Siła manifestantów, no pokazali tą siłę, to na pewno, z tym, że brakuje im reprezentacji politycznej. Tutaj nie ma w ogóle ugrupowania, nie ma żadnej organizacji, która byłaby w stanie nawet nie to, że przejąć władzę, ale w ogóle wypowiadać się w imieniu tych protestujących. Po prostu nie ma czegoś takiego na scenie politycznej. Wszystkie partie są tak naprawdę jedną partią. I nie ma jakiegoś ruchu, który by był w stanie wyartykułować w realny sposób, o sposobie realnym i żądać realnych zmian. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli z tych protestów coś takiego się wykluje, to rzeczywiście może dojść do realnych zmian. Jeżeli nie, to prawdopodobnie premier zostanie wymieniony na drugiego takiego samego, bądź też zajdą trochę większe zmiany, być może powstanie jakaś inna trochę koalicja, ale tak naprawdę złożona z tych samych środowisk politycznych. Powiedzmy jeszcze chwilę na koniec o samej skali korupcji w Rumunii, no bo to ona jest tym zapalnikiem tutaj. Z jednej strony korupcja rzeczywiście osiąga rozmiary absolutnie patologiczne, z drugiej strony Rumunii mają instytucje, które walczą z korupcją, co więcej one są bardzo skuteczne, te DNA, bo tak nazywa się instytucja w Rumunii, która walczy z korupcją, ma skuteczność na poziomie 95%. To jest trochę paradoksalne zestawienie. Tak, ta instytucja jest czymś w miarę nowym, to znaczy działa, ona została utworzona w 2001 roku, o ile się nie mylę, natomiast pierwszym jej szefem był niejaki Marian Urekie, był oficer Securitate, więc pierwsze lata były trochę trudne działalności tej instytucji, natomiast od kiedy pojawiła się na jej czele niejaka Laura Kövesi, ona nadała nowy impet tej instytucji, faktycznie doszło do zatrzymań bardzo wielu wpływowych osób, łącznie z byłym premierem Adrianem Nestase, który co ciekawe wywodzi się z tej samej partii postkomunistycznej lewicowej, która właśnie jest u władzy. Natomiast ten wydział antykorupcyjny jest coraz bardziej krytykowany i to wcale nie tylko przez rządzących, że on stosuje zbyt jednak brutalne metody i rzuca oskarżenia, które nie do końca zawsze są uzasadnione. Nawet w Brukseli zaczęło się tak mówić ostatnio na ten temat, to znaczy, że walka z korupcją tak, tylko że wydaje się, że trochę jednak DNA przekroczyło swoje tutaj kompetencje w niektórych sprawach. Ale problem korupcji jest szerszy, jest głębszy. On nie jest nowością w Rumunii. Gianluca Caragiale, wieszcz narodowy z XIX wieku, poświęcił większość swojej twórczości właśnie sprawą korupcji. Także jest to problem, który jest tam od co najmniej kilkuset lat. To jest bardzo budujące, jeżeli mogę tak nazwać, że naprawdę korupcja staje się zauważalna i w sensie dla normalnego człowieka, ten normalny człowiek już nie chce tej korupcji. To jest rzeczywiście jakaś zmiana. Kto wie, być może będzie przyczyną zmian uzdrawiających rumuńską scenę polityczną. Jeżeli bym był Rumunem, to miałbym nadzieję na to, że tak właśnie się skończy. Natomiast nie jestem, tylko zewnętrznym tutaj analitykiem i dlatego jestem trochę jednak sceptyczny. Wydaje mi się, że to zostanie po prostu przejęte przez partię opozycyjną i po prostu nowi ludzie, a tak naprawdę ci sami dojdą do władzy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Adam Burakowski, Polska Akademia Nauk. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio 24. A teraz przenosimy się do Berlina, gdzie jest nasz korespondent Wojciech Szymański. Witam cię bardzo serdecznie. Jutro kanclerz Angela Merkel będzie w Warszawie. Zobaczymy, co ta wizyta przyniesie, ale teraz chciałbym porozmawiać o sytuacji politycznej na własnym niemieckim podwórku, pani kanclerz. Wojtku, niedawno niemiecka scena polityczna przeżyła tak odrobinę zadrżała. Trzęsienie ziemi to jest dużo powiedziane, ale odrobinę zadrżała, kiedy Martin Schulz ogłosił, że będzie kandydował na urząd kanclerza.
Dotychczas relacje pani kanclerz Merkel z bawarskimi chadekami, mówiąc najdelikatniej, nie były najlepsze. Czy teraz w obliczu rosnących wydaje się szans na zdobycie fotela kanclerza przez socjaldemokratów CSU i CDU będą lepiej współpracować? Muszą, są na siebie skazane te partie polityczne tak naprawdę. CDU i CSU to są partie siostrzane, partie, które tworzą wspólny klub parlamentarny od lat w Bundestagu. To są partie, które zawsze razem walczą i te niesnaski, jakie pojawiały się w ostatnich miesiącach właśnie w łonie chadecji, spowodowane kryzysem migracyjnym, tej chadecji szkodzą i politycy chadecji zarówno z CDU i z CSU dobrze o tym wiedzą, że niezgoda rujnuje, a zgoda jedność buduje. Dlatego też właśnie dzisiaj zakopano w pewien sposób ten topór wojenny, a mianowicie CSU przed chwilą poparła Angelę Merkel, poparła jej kandydaturę na kanclerza. Oznacza to, że Merkel jest wspólną kandydatką chadecji, zarówno CDU swojej partii, to już wiadomo od grudnia, a teraz także ta druga bawarska noga CSU poparła kanclerz Angelę Merkel. To nie jest niespodzianką, ale ta nominacja, to poparcie przychodzi dość późno, bo właśnie CSU, bawarska partia, przez wiele miesięcy zwlekała, starała się wywrzeć presję na chadeków Merkel, na CDU, presję w sprawie właśnie polityki migracyjnej. CSU chciało wywalczyć limity migracyjne, to znaczy CSU chciało mieć ustaloną maksymalną liczbę uchodźców, jaka każdego roku będzie wpuszczana do Niemiec. CDU Merkel taką możliwość odrzucało, twierdząc, że to niekonstytucyjne, trudne do zrobienia i tak dalej. Ale w końcu partie chadeckie doszły do wniosku, że nie można się dalej o to spierać i aby obie strony mogły wyjść z twarzą, postanowiono odłożyć ten temat na półkę. To znaczy zrezygnowano z rozmów na ten temat. Zajmą się te partie tą sprawą kiedy indziej. Na razie skupiają się na tym, aby wspólnie popierać Merkel i walczyć o dobry wynik w tych nadchodzących wyborach parlamentarnych. Kompromis rzeczywiście wydaje się, że był niezbędny, no, zwłaszcza w tych okolicznościach, które zaistniały na niemieckiej scenie politycznej po tym. Zgadza się. Jest socjaldemokracja. Tak. W wejściu Martina Schulza ze swoją kandydaturą, no, ale wydaje się, że o imigracji, o polityce imigracyjnej nie będzie, nie można mówić przez te najbliższe miesiące, bo wydaje się, że cała kampania przedwyborcza wokół tego tematu jednak będzie się toczyć i to pytanie, czy Angela Merkel w związku z tym wypracowanym kompromisem z CSU, z bawarskimi chadekami, będzie trochę inaczej mówiła o swojej polityce migracyjnej. Angela Merkel w ostatnich miesiącach dokonała bardzo poważnego zwrotu w swojej polityce migracyjnej. To nie jest zwrot tak spektakularny, jak życzyliby sobie może tego niektórzy wyborcy w Niemczech, na przykład wyborcy Alternatywy dla Niemiec, to znaczy Merkel nie zaczęła budować płotów na granicy i nie rozstawiła wojska na granicy, które strzela do uchodźców przychodzących w kierunku Niemiec, ale zmiana ustawodawstwa w Niemczech jest znacząca. A przyjdzie czas, jeżeli oczywiście będziemy chodzić z Panem, zachowamy wiarę do końca. Azylanci są odsyłani z tego kraju, także naprawdę wiele się w tej sprawie zmieniło. Czy w czasie kampanii będzie mowa o migracji? Oczywiście, że będzie mowa o imigracji, ale to nie jest też znowu kampania wyborcza, w której Merkel atakowana jest przez socjaldemokratów. Przecież socjaldemokraci nie będą atakować Merkel z tej strony, że będą ją krytykować za to, że pomagała uchodźcom. Socjaldemokraci sami byli członkami tego rządu. Socjaldemokraci też opowiadali się za pomocą azylantom. Ta ostra krytyka tej polityki migracyjnej spada na Merkel raczej ze strony Alternatywy dla Niemiec, AfD, która może dostać kilkanaście procent w tych wrześniowych wyborach i zapewne wejdzie do Bundestagu. Ale problemem dla chadecji, problemem dla Merkel jest teraz socjaldemokracja, która rośnie w siłę. Ta nominacja Schulza rzeczywiście socjaldemokratów bardzo uskrzydliła. Ta różnica w punktach procentowych między chadecją a socjaldemokratami zmniejszyła się w ciągu tygodnia do zaledwie 4 punktów. Jeszcze tydzień temu to było kilkanaście punktów procentowych. Oczywiście to jest pewien efekt świeżości Schulza w niemieckiej polityce, który zapewne szybko się ulotni, ale trochę to zdenerwowało chadeków, którzy muszą wiedzieć, że socjaldemokraci mogą deptać im po piętach. Wojtku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To rzeczywiście skomplikowany scenariusz i skomplikowany krajobraz niemieckiej sceny politycznej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Tyle z Berlina.
Polskie Radio 24. A teraz obiecana niezwykła polityczna biografia Martina McGuinnessa, człowieka, który odegrał kluczową rolę w historii Irlandii Północnej. Teraz odchodzi na polityczną emeryturę. Ian powiedział do mnie: wiesz co, Martin? Możemy to zrobić sami. Nie potrzebujemy, żeby przyjeżdżali tu ludzie z Anglii i mówili nam, co mamy robić. Potrafiliśmy ze sobą współpracować. Ta współpraca przerodziła się w przyjaźń, która trwała aż do dzisiejszego dnia. Tak, w dniu, kiedy zmarł Ian Paisley, wspominał swojego największego wroga, a potem przyjaciela, Martin McGuinness. Do tego dnia byli ze sobą związani przez 45 lat. Najpierw ich losy splatała nienawiść, potem wiara w jedną sprawę – pokój. Republikanin i komunista stali po dwóch przeciwnych stronach barykady konfliktu w Irlandii Północnej, by potem, jako premier i jego zastępca, wspólnie pracować na rzecz pojednania. Miałem 19 lat i Ian Paisley przyjeżdżał tutaj. Pamiętam, jak się baliśmy. Baliśmy się tego człowieka. Wtedy, jako 19-latek, nigdy bym nie uwierzył, że wiele lat później wspólnie będziemy rządzić Irlandią Północną. Rok później, kiedy 20-letni Martin McGuinness dołączył do irlandzkiej armii republikańskiej IRA, dwa razy starszy od niego Ian Paisley zakładał demokratyczną partię unionistyczną. Tak McGuinness i Paisley po raz pierwszy stanęli naprzeciwko siebie jako śmiertelni wrogowie. Choć konflikt przebiegał między katolikami i protestantami, to nie religia, lecz tożsamość etniczna i polityczna leżała u jego podłoża. IRA zbrojnie walczyła o zjednoczenie należącej do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej z niepodległą Republiką Irlandii. Po drugiej stronie barykady lojalistyczne bojówki stosowały terror, aby zatrzymać Irlandię w ramach Zjednoczonego Królestwa. Największą siłą wspierającą unionistów była partia Iana Paisleya. Kiedy Martin McGuinness miał 23 lata w jego rodzinnym Derry, 30 stycznia 1972 roku brytyjscy żołnierze zabili 14 uczestników pokojowego marszu protestacyjnego. Ten dzień przeszedł do historii jako Krwawa Niedziela. Martin McGuinness przewodził wtedy lokalnym strukturom IRA w Derry. Tego dnia ludzie wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko wprowadzanemu przez brytyjskie władze prawu, które umożliwiało internowanie